Sekundy w zegarku odmierza sekundant? Tak. Nie, sekundnik. Przepraszam. Sekundant przydatny jest w pojedynku. Tak. Nazywał się dawny typ roweru, bez przekładni, o przednim kole dużym i tylnym sporo mniejszym. To był cykloped. Niezupełnie. To był bicykl albo velocyped. Co? Nie, coś... Coś... Wszystkie panie na pewno są zajęte. Tak? Zajęta. Szkoda. Ale już się zakochałeś? Tak. Aha. No dobrze, tego jeszcze nie było, słuchajcie, bo to nie ten program. No ale... Zajęta. Ale kto to wie? Z tym, że Paweł, bo może nie słyszałaś, jest na utrzymaniu. Tak, tak, że tutaj też... trzeba ale uważać, zajęta. Bo zajęta. Rozumiem. Znaczy sam nie dysponuje kasą, nie, chyba że wygra w Familiadzie, no to wtedy będzie bogaty. Czyjąś kasą mógłbym dysponować. Ale nie swoją. Pięć odpowiedzi. Kto był twórcą i przewodniczącym Komitetu Narodowego Polskiego utworzonego w Paryżu w 1917 roku? Ignacy Paderewski. Roman. Wiedziałem, że to jest za Dmowski, no kurwa. 112 punktów i zabrakło szans. I w Paryżu nie zrobią z owsa... Konia. Ryżu. Ryżu. I w Paryżu nie zrobią z owsa ryżu. Kto kasujemy? Kogoś? Dobrze. Kalendarz. Rok 1444. Który to wiek? 20. 1444 to wiek 15. Panie Krystianie, geografia, który kontynent jest najmniejszy? Najmniejszy jest Watykan. Kontynent to Australia. I uwaga, temat kompletnie z przyprawami nie mający nic wspólnego. Co lata, chociaż nie ma silnika? Helikopter. A nie. No jak? No jak? Helikopter bez silnika nie poleci. Nowy Testament. Jak miał na imię apostoł, który wątpił w zmartwychwstanie Chrystusa? Szymon, zwany Piotrem. No. Tomasz. A Tomasz. Niewierny Tomasz. Czy Moskwa leży nad Wołgą? Tak. Nie. Moskwa co leży prosto? Nad Moskwą. Nad Jak nazywał się gigantyczny goryl, tytułowy bohater filmów od 1933 roku? Była to Godzilla. Godzilla nie była gorylem, a goryl to był King Kong. I pytanie pierwsze, czytam, uwaga. Co robi się z mleka? Joanna. Płatki śniadaniowe. Brawo. No, to jest ładna odpowiedź. Myślę, że będziesz z tego znana. Czy bewsztyk przygotowuje się z mięsa wieprzowego czy wołowego? Wieprzowego. Nie, bewsztyk od beef, czyli wołowina. Sport. Z którego miasta jest koszykarska drużyna Anvil? Anvil jest z Los Angeles. Z Włocławka. Edukacja. W którym mieście w latach międzywojennych działał Uniwersytet Jana Kazimierza? Uniwersytet Jana Kazimierza działał we Lwowie. Szukasz wojny, to ją znajdziesz. Numer 10. Ku owocowym? Soczek. Zabawka dla kota? Piłka. Komu płacimy? Żonie. Co rośnie? Drzewo. Drzewo rośnie, dobrze. No, żono, fajnie. Pan Janusz, który komiksowy bohater nosi przydomek Mroczny Rycerz? Kapitan Ameryka. Katarzyna Bąk, przyjechałam z Piekar Śląskich. Wykształcenie pedagogiczne. Pracuję jako wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Moje zainteresowanie to bieganie i obiady u siostry. Pani Elżbieto, matematyka. Ile boków ma romb? 5. 4. Romb ma 4 boki, wszystkie równe. To taki kopnięty kwadrat. Filozofia. Z którego państwa pochodził filozof, fizyk i matematyk Kartezjusz?
z Pomorza. Był Francuzem. Kartezjusz urodził się w 1596. Co często zostawiamy. Nie wytrzymała nerwowo. No trudno, nie kończę. Co często zostawiamy? Trzeba odpowiedzieć. Dziecko. A zobaczycie, jakie jest pytanie. A pytanie brzmi tak. Co często zostawiamy w taksówce? No dziecka nie. Kamil. Portfel. Portfel, dobrze. Portfel jest. Wachmistrz to stopień podoficerski w kawalerii. Jaki jest odpowiednik wachmistrza w piechocie? Kapral. Sierżant. Sierżant, kurde. Nazywa się gazowa powłoka otaczająca ziemię. Ozonoferię, no. Atmosfera. Atmosfera. Wymień zwierzę z pięknym ogonem. Proszę, powinien być, ale nie najpiękniejszy małogon okazuje się. Może jeszcze będzie nutria. Nutria. Czy będzie wyżej? Nie. Wiktoria Manko, pochodzę z Kijowa. W tekście piosenki Hej, tam gdzieś znad czarnej wody siada na koń ułan młody, czule żegna się z dziewczyną, jeszcze czulej. Z kim albo z czym? Niż z ojczyzną. Z Ukrainą. O Boże. Jan Plutecki z Nekli koło Nekielki. To ważne. Nie zajmuję się niczym. A zainteresowania mam takie, że czytam książki. Wszystkie, jakie mi w ręce wpadną. Co jest zdrowe, chociaż słodkie? Szymon. Batoniki bez glutenu. Trafisz? Zdrowe, chociaż słodkie. Pocałunek. Kombinują dobrze? Ale czy trafią? Nie. To chodź, Szymon, zostań, bo teraz Wojtek. Co jest zdrowe, chociaż słodkie? Syrop. Za ogólnie, moim zdaniem. Michał? Miód. Tak, zwierzęciem, ale małogon. Diabeł? Diabeł? Chyba nie. Narada u biologów, Adam. Włosy. Jako warkocz. Nie jest zwierzęciem, ale ma ogon. Czyli włosy jako warkocz. To też niekoniecznie. Damian Iwanowski, pochodzę z Warszawy, gdzie studiuję ekonomię. Moje zainteresowania to sport, polityka i zbieranie kus odpustowych z ciasta. Waluty, czyli rysunek, znajduje się na rewersie monety 1 euro bitej we Włoszech. Czyli rysunek. Leonardo DiCaprio? Adam Staszczak, przywlokłem się z Jabłonny koło Lublina, pracowałem jako robotnik, teraz jestem nikim. Co najczęściej kupujemy w kiosku? Jeszcze. Napoje? Napoje? To jest tak zwana odpowiedź pytająca. Napoje? I narada u Państwa. I Patryk. Co jeszcze w kiosku? Prezerwatywy. 64 jednak nie mamy. Teraz już kończymy z turystami. Mamy 7 odpowiedzi i zajmujemy się zupełnie czym innym. Czym, bo zaraz się to okaże. Więcej niż jedno zwierzę to... Owca? Jeszcze raz. Więcej niż jedno zwierzę to... Lama. Lama. No nie, no to teraz...